nagle jakby się przewróciła, słyszałam taki, no to jak się przewraca ktoś z łóżka. I po prostu wtedy no, tym guzikiem tak nacisnęłam, no i przyszli, no i się okazało, że niestety ta osoba po prostu się nie doczekała. Ja byłam przekonana, że tak samo się skończy po prostu u mnie. A ktoś się po tym wydarzeniu też z tobą rozmawiał? Nie. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. Kiedy po raz pierwszy usłyszałaś, że będzie potrzebna transplantacja? To było 5 lat temu, jak miałam grypę i nie doleczyłam po prostu i chodziłam jednak do pracy. I coraz gorzej się czułam i po prostu wtedy lekarz powiedział, że albo transplantacja, no albo po prostu już nie będę żyć, nie? Bardziej ci to wytłumaczyli, na czym to wszystko polega i jak będzie wyglądało życie po, czy tylko usłyszałaś tą informację i zostałaś z nią sama? Zostałam sama. Dostałam informację i tyle. Nikt mi tak nie tłumaczył. A pamiętasz, jak się obudziłaś? Tak, ja się pytam, czy to już po, czy przed. To nawet nie wiedziałam. To już nie byłam pewna. Cześć, witamy w Strong Rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Sikorzyńska. Cześć. Cześć, cześć. Chciałem cię na początek zapytać, jak trafiłaś na naszą fundację, jak długo nas obserwujesz? Nie, chyba tak 4 miesiące mi się wydaje. Też była rozmowa z osobą po transplantacji serca i tak trafiłam na ten kanał. Zobaczyłaś to na jakiejś grupie, czy u kogoś, jak ktoś znajomy udostępniał? Na grupie. Na grupie zobaczyłaś, okej. Okay. A jak to wygląda u ciebie, bo ja akurat już wiem, nie wszyscy wiedzą, jesteś po transplantacji serca. Jakbyś mogła powiedzieć, na co zachorowałaś, jak długo chorujesz? Chorowałam w zasadzie od urodzenia. Najpierw miałam po prostu zastawki. I jak zaczęłam dorastać, zaczęły się tam większe problemy. I po prostu no, doszło do takiej sytuacji, że musiałam już mieć tam transplantację serca. Czyli chorujesz od dziecka. Czy miałaś jakieś zabiegi wcześniej robione? Czy tak, jakbyś tak mogła w skrócie powiedzieć po kolei, ile mniej więcej miałaś lat i co się działo, jakie dolegliwości miałaś, czy miałaś jakieś problemy takie na co dzień z funkcjonowaniem, z życiem codziennym? Pierwszą operację miałam 2 latka, miałam VSD, więc po prostu ubytek międzykomorowy i w wieku 2 lat mi tam zoperowali. I na początku nie miałam takich jakichś tam problemów. Dopiero później, jak już zaczęłam dorastać, no to zobaczyłam, że tak naprawdę odstaję od rówieśników gdzieś tam wydolnościowo. A czy rówieśnicy też zwracali na to uwagę? Tak. No, nie chcieli, żebym jeździła na wycieczki na przykład gdzieś tam, jak trzeba było gdzieś iść czy coś. No bo opóźniałam jednak, nie wiadomo. No, widzę, że pieska masz. Tak, mam. Jak się bawi piesek? Iskierka. O, Iskierka, ładnie. Długo już jesteście razem? No już 14 lat. O, no to już bardzo długo. Ja niedawno ze schroniska adoptowałem pieska, ale od marca dopiero jesteśmy. Czyli był z tobą piesek w czasie choroby. Czy pomagało ci to w jakiś sposób? Tak. Miałam do kogo wracać po prostu i gdzieś tam tą siłę walki miałam, żeby pies nie musiał cierpieć, że mnie nie ma. No to fajnie, to akurat myślę, że tutaj możemy zachęcić osoby, które chorują właśnie, oczywiście jeżeli mają siłę, bo podejrzewam, że jak byłaś w szpitalu, to też musiał się ktoś pieskiem zajmować. No na szczęście sąsiadka po prostu. To dobrze, że miałaś taką możliwość, a jakbyś jeszcze mogła powiedzieć właśnie wtedy o szkole, jak to było, bo no ja akurat też byłem dzieckiem, jak chorowałem.
akurat u mnie nie na serce i gdzieś tam też aktywny byłem, to na pewno trochę inaczej to wszystko odbierałem, ale jak ty się czułaś, miałaś jakieś wsparcie, mogłaś liczyć na pomoc w tym właśnie takim trochę można powiedzieć, nie wiem czy można tak powiedzieć, że w pewnym sensie w wykluczeniu. Tak, miałam wsparcie. Miałam tam po prostu przyjaciół, którzy tam rozumieli i gdzieś tam próbowali tłumaczyć tym innym, że po prostu, żeby nie dokuczali aż tak. No i dużo od nauczycieli miałam wsparcie. No To to nie można powiedzieć. A później miałaś się jakieś takie gorsze, lepsze momenty? Jak to wyglądało? No były też lepsze, gorsze. Zależy, nie? A kiedy jest taki okres, jak pamiętasz w szkole, ile miałaś się lat, kiedy tak się już bardziej pogorszyło? 14. Miałam 14 lat 14. miałaś, to już zaczęło się trochę gorzej dzieci. O czym wtedy myślałaś? Myślałaś o tym, że będzie dobrze, czy bardziej byłaś tą osobą, która tak negatywnie podchodziła do tego? Na początku negatywnie. Na początku negatywnie, czyli tak. Coś się zmieniło. Tak. Na początku to było taki negatywnie i byłam załamana, nie chciałam nawet żyć, tak? Był taki okres, ale później zaczęłam po prostu wsparcie też, nie? Psycholog i po prostu, no, że trzeba walczyć, a nie się poddawać. Czyli korzystałaś z pomocy psychologa, a tego psychologa zapewnił ci szpital, lekarz, czy prywatnie ktoś ci pomógł, żeby cię skierować do psychologa? Prywatnie. Prywatnie, okej, bo też tak często rozmawiamy i pytamy, to jednak w szpitalach, jeśli chodzi o tą pomoc psychologiczną, to tutaj jest, no można powiedzieć, że słabo. Bardzo. Tak, no to ja akurat też miałem bardzo duże wsparcie ze strony rodziny, ale nie przypominam też sobie, żeby kiedykolwiek, żebym miał jakieś takie rozmowy z psychologami. Kiedyś też do tego tak podchodziłem, że nie chciałem nawet, ale wiem, że zresztą też możesz teraz to potwierdzić, tak jak mówisz, że jednak to pomaga i naprawdę warto korzystać z takiej pomocy. I szkołę skończyłaś bez problemów, czy opuściłaś się ze względu na chorobę jakiś rok, semestr? Nie, zdałam wszystko tak, jak trzeba. Nic na szczęście nie opuściłam. Nie ten. Udało się wszystko zgodnie z planem, tak jak szło. A możesz powiedzieć, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś, że będzie potrzebna transplantacja? To było 5 lat temu, jak miałam grypę i nie doleczyłam po prostu i chodziłam jednak do pracy i coraz gorzej się czułam i po prostu wtedy lekarz powiedział, że albo transplantacja, no albo po prostu już nie będę żyć, nie? Okej, okay, a czy wcześniej, zanim to usłyszałaś, wiedziałaś coś na temat transplantacji? Coś tam wiedziałam, ale no tak nie do końca wiadomo. A znałaś może kogoś, kto był po? Nie. Nie. A jakie takie odczucia ci towarzyszyły? Bałaś się, czy jakby już kiedy to usłyszałaś, jakoś tak bardziej ci to wytłumaczyli, na czym to wszystko polega i jak będzie wyglądało życie po, czy tylko usłyszałaś tą informację i zostałaś z nią sama? Zostałam sama. Dostałam informację i tyle. Nikt mi tak nie tłumaczył. Dopiero jak poszłam prywatnie do lekarza, to tak, że po kolei tam tłumaczyli co i jak tam dalej to wygląda. I co wtedy myślałaś sobie, tak pozytywnie do tego podchodziłaś? No, byłam przerażona, że jak to czyjś narząd mieć w sobie i że ja nigdy się przy tym nie odnajdę. Tak, no tak wtedy myślałam, ale jakoś daję radę. To super, bardzo nas cieszy, jak widzimy uśmiech, dajesz radę i powiedz, miałaś transplantację ile lat temu? 4.
4, czyli jak mówisz, że 5 lat temu usłyszałaś, to rok czasu czekałaś. Tak. I przez ten rok byłaś w domu, w szpitalu, jak się czułaś? Na początku byłam w domu, 3 miesiące leżałam w szpitalu, już podłączona pod aparaturę. I to był najgorszy okres taki, naprawdę. No, to było najgorsze w tym wszystkim. Leżałaś sama na sali, czy z kimś? Z kimś leżałam i niestety ta osoba po prostu się nie doczekała. Ja byłam przekonana, że tak samo się skończy po prostu u mnie. Okej, czyli leżałaś na sali z kimś, kto też czekał na transplantację i w trakcie tego pobytu razem z tobą ta osoba zmarła? Tak. No, niestety. O, no to nie było to na pewno pocieszające. No. A ty widziałaś, byłaś wtedy na sali, jak... Tak. Okej, okay. I ktoś z lekarzy zauważył, czy ty byłaś tą osobą, która zgłosiła komuś, że... Ja zgłosiłam. Ty zgłosiłaś, że coś się wydarzyło? Że coś się stało, tak. A jakbyś tak mogła powiedzieć, co tak jakby spowodowało, że zauważyłaś, że coś jest nie tak? Bo ona nie była podłączona pod aparaturę jeszcze, bo ona tam czekała. No i tak nagle jakby się przewróciła, słyszałam taki, no to jak się przewraca ktoś z łóżka. I po prostu wtedy no, tym guzikiem tak nacisnęłam, no i przyszli, no i się okazało, że niestety. Okej, okay. I wyprowadzono cię z sali, czy byłaś cały czas obecna? Nie, wyprowadzili mnie później, po prostu do innej sali mnie dali i dopiero zabierali ciało tej dziewczyny. Okej, okay, dobra. A ktoś się po tym wydarzeniu też z tobą rozmawiał? Nie. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. No kurczę, też mi ciężko uwierzyć, że tyle się rzeczy działo i jakby cały czas byłaś zdana sama na siebie, ewentualnie na wsparcie, na rozmowy z bliskimi, znajomymi, czy prywatnie nawet musiałaś sama psychologa załatwiać. Byłaś w szpitalu, kiedy dowiedziałaś się, że jest dla ciebie serce? Tak, byłam w szpitalu. I jak ta informacja została ci przekazana? Pamiętasz ten dzień, ten moment? Tak, pamiętam dokładnie. To była gdzieś godzina 10 mniej więcej i przyszedł po prostu lekarz, że jest dawca i że szykują mnie do operacji. Ja na początku byłam taka, że jak już teraz? No, ale wszystko się udało na szczęście. Bez żadnych takich komplikacji też, nie? Długo trwała operacja? Ktoś ci powiedział, wiesz? Nie, nie wiem. Nie, nikt mi nic nie mówił, ile tam to trwało i w ogóle. Pamiętasz, jak się obudziłaś? Tak, ja się pytam, czy to już po, czy przed. To nawet nie wiedziałam. Ja już nie byłam pewna. Jak takie pierwsze myśli, twoje odczucia, godziny, dni? No już byłam, no szczęśliwa byłam, tak, że już jestem po, że się jednak doczekam i szłam z nadzieją tam na te lepsze dni, ale wiadomo, to trwało też, nie? Były jakieś komplikacje, czy już po operacji z dnia na dzień było coraz lepiej? Nie, z dnia na dzień było coraz lepiej. Żadnych komplikacji nie było. A takie twoje odczucie, jak się obudziłaś, czułaś jakąś różnicę? Bo też słyszymy, że niektóre osoby właśnie mówiły, że poczuły, jak to jest, że można oddychać, tak, że tak powiem, pełną piersią. Tak, odczułam od razu, że tak. Że już mogę oddychać i wszystko już jest w porządku. A długo leżałaś po operacji w szpitalu? 2 miesiące. Teraz mój piesek przyszedł. No. 2 miesiące leżałaś, okej. Okay. No to nie jest aż tak bardzo długo.
No. I miałaś wtedy już w szpitalu jakąś rehabilitację, ćwiczenia, czy po prostu robiono ci badania i sprawdzano, dobierano jeszcze leki? Miałam już tam taką rehabilitację. Okej, a szybko się ona zaczęła? Po jakim czasie? Chyba po 3 tygodniach? Jakoś tak. Ale jakbyś jeszcze mogła tak powiedzieć, przez te 2 miesiące w szpitalu poznawałaś jeszcze jakichś ludzi, pacjentów po transplantacji? Nie, już nie chciałam nawet. Kiedy po raz pierwszy może spotkała się kogoś, kto jest po transplantacji? Czy masz z kimś kontakt taki na co dzień? Nie, nie mam. Tylko tutaj jak u was, nie? Ktoś tam ten, no to wtedy, ale tak, żeby kogoś tak to nie. Już nie miałam ochoty nawet kogoś tam poznawać i wolałam, żeby Nie, tam. nie każdy też chce, wiadomo, to tutaj już zależy od nas, jak chcemy, ale na pewno cieszę się, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną dzisiaj. A pamiętasz dzień wyjścia już do domu ze szpitala, jak zareagowali znajomi? Tak, raczej znajomi tak różne były reakcje, tak, że jednak różne co się słyszało opinie na ten temat. Rozumiem, że nie zawsze były dobre. No nie zawsze. No tutaj jak rozmawiamy, to na pewno w czasie choroby słyszymy, że od niektórych wiele osób, powiedzmy, że zostaje zweryfikowanych i poznajemy tych prawdziwych przyjaciół. Także tutaj na pewno to też gdzieś na psychikę może naszą wpływać. Ja też wiem jak jest, ale na szczęście teraz mamy super grupę. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję się kiedyś spotkać. Może się z nami wybierzesz, jeśli nie w góry, to na jakieś inne spotkanie. A jak teraz wygląda twoje życie? Pracujesz, uprawiasz jakieś sporty, masz jakieś pasje, hobby? Pracuję, no i gram na skrzypcach. O, na skrzypcach grasz długo? Tak, jak miałam 5 lat, zaczęłam. Okej, czyli już na długo przed operacją już grałaś. A czy można cię gdzieś usłyszeć? Występujesz gdzieś? W okolicach tylko, gdzieś tam jeszcze nie nagrywam ani nic takiego, tylko. Okolicy to, nie wiem, jakieś domy kultury, czy to jakieś filharmonie? Filharmonii też, ale to we Wrocławiu. Jak mam czas, no to tam, a jak nie, no to po prostu w kościele zazwyczaj. O, jeśli we Wrocławiu, to może się wybiorę, jak powiesz, gdzie i kiedy, bo ja Jasne. akurat mieszkam aktualnie obok Wrocławia, ale pracuję we Wrocławiu, codziennie jestem, także mam nadzieję, że będę mógł posłuchać. Super, to fajnie. A pomaga ci to, jak chorowałaś, miałaś gorsze dni, to tak prywatnie w domu sobie też grasz dla przyjemności? Tak, oczywiście. Czyli muzyka też była czymś, co pomagało ci. Świetnie, kurczę, aż naprawdę ja uwielbiam skrzypce, dlatego cały czas się cieszę i już najchętniej to bym cię teraz poprosił, żebyś nam coś zagrała. Dobra, a jakbyś tak mogła jeszcze powiedzieć, czy masz taki najgorszy i najlepszy dzień w czasie choroby, operacji związany z transplantacją? Masz takie dni, czy nie? No najgorsze to na pewno tak, jak leżałam i po prostu byłam zależna od innych, to taki najgorszy czas. No a najlepszy, no to jak wyszłam ze szpitala.
No to super. A co poza muzyką lubisz najbardziej w wolnym czasie? Tylko gram w zasadzie i wychodzę z psem na spacer. Już tak nic innego nie robię na razie. Jest coś, co chciałabyś przekazać osobom, które czekają na transplantację, które się obawiają? Że nie ma co się bać. Trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć do końca. I to nam się podoba. Wiadomo, że są różne sytuacje, każdy ma gorsze dni. Nawet jeśli chcemy cały czas pozytywnie myśleć, no to jest ciężko, nie zawsze się da, ale jak to się mówi, nieważne ile razy się upadnie, ważne ile razy się wstanie. Na pewno też warto korzystać z pomocy. Wspomniałaś, że pomógł psycholog. Nie ma się co bać i udawać, że jest się nie wiadomo kim, że zawsze sami sobie poradzimy. Warto o tą pomoc poprosić. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci dużo zdrowia i mam nadzieję, że spotkamy się. Jeśli nie dołączyłaś, to oczywiście zapraszamy Cię do naszej grupy, też osoby po transplantacji i przyjaciele. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki za rozmowę.